Nowa ukryta mapka w Stumble Guysie i wcale nie chodzi mi o tą mapkę Rush Hour, na której teraz będę grał, tylko inna ukryta mapa, która już za parę dni wejdzie do Stumble Guysa. Mordeczki, naprawdę to będzie mega mocne, więc oglądajcie ten film do końca, bo mam też inne informacje, które już za parę dni się sprawdzą i wejdą do Stumble Guysa, czyli dużo nowości, dzisiaj to wszystko wam powiem. Więc mordeczki, umawiamy się tak. Ja teraz wyczaruję cukierka i dam wam cukierka, a wy w zamian za to, jak go wyczaruję, zostawicie łapkę w górę pod tym odcinkiem, dobra? Możemy się tak umówić? Więc uwaga, uwaga, czary mary, cyk, mam cały dzban cukierków, sam jestem dzbanem, ale dam wam jednego cukierka. O, proszę bardzo, którego chcecie, taki będzie git, ananasowy jak Tori, czy może jednak wolicie krówkę? Daję wam jakiego chcecie, tylko zostawcie łapeczkę w górę, pozdro. No i standardowo jak to na początku odcinka, trzeba sobie coś otworzyć. Więc co wy na to, żebym najpierw otworzył sobie złowieszcze koło specjalne? Zobaczymy, co tutaj będziemy mieli, może znowu trafię kolejnego skina specjalnego i dostanę za niego dużo duplikatów, byłoby super, ale... Ale nie tym razem, nie tym razem, mamy ufolutka, no to jest też taki podobny do mnie. Nie no, a tak szczerze widzowie, to w dzisiejszym filmie będzie jeszcze wiele innych ciekawych rzeczy, więc zostawcie koniecznie suba, a ja teraz otwieram kolejne koło, tym razem zamrożone, no i polujemy na kolejną walkirię, żebym miał duplikat. A generalnie w dzisiejszym odcinku pokażę wam nowe animacje, które za niedługo już wejdą do gry i też jeszcze jedną inną nową rzecz, której na razie wam nie spoileruję, oglądajcie od początku do końca. Mamy pingwina, no więc też nie za dobrze. Dobra, to jeszcze szybkie, epickie kręcenie i jak zostawicie suba, no moim kanale, to otwieram razy 3, dobra? Więc każdy, kto może jeszcze mnie teraz nie subskrybuje, to zostawiajcie szybciutko subika, ja tutaj codziennie wrzucam odcinki ze Stumble'a, więc naprawdę warto. No i lecimy z kołem razy 3, zobaczymy, co ono nam przyniesie, widzowie, jestem naprawdę ciekawy, czy coś fajnego będzie, a i było blisko legendy. Mamy ninja, ale ja nie chcę tego ninja, ja chcę innego ninja, widzowie, takiego, którego jeszcze nie mam odblokowanego, legenda? Też nie, no to może teraz, do 3 razy sztuka, widzowie, ktoś nie zostawił suba, to ich szybciutko zostawia i co tu będziemy mieli? Aj, nie, nie fajnie. Jak chcecie, żebym przypił wam serducho, to napiszcie mi w komentarzu, jaki jest taki jeden skinek, którego nie macie odblokowanego, a najbardziej byście go chcieli mieć odblokowanego. Ja to mówiłem ostatnio na live, no i takim skinkiem jest Stumble Stain, jego najbardziej chciałbym mieć. No ale dobra, zacznijmy sobie od tego, że jak wy to oglądacie, to karnet kończy się już za niecałe 5 dni, nawet mniej, 4 dni i parę tam godzin i będziemy mieli nowy karnet w Stumble Guysie. No i pozwólcie, że teraz szybciutko pokażę wam każdy level tego karnetu. Jak coś ten filmik, co wam będę pokazywał, jest od SG News Leaks na Twitterze. I oni tam wszystko pokazują, więc to jest potwierdzone info. No bo spójrzcie, już tutaj na 11 levelu mamy taką fajną emotkę KO. Tak ona się prezentuje, jest całkiem w sumie git. Lecimy dalej, co jakiś czas, jak mówiłem, będę zatrzymywał. Mamy jakąś animację Taunt. Może później wam ją pokażę, bo ja dzisiaj też sporo animacji nowych wam będę pokazywał, jak one wyglądają już podczas grania normalnie. Kolejna animacja, tutaj też jeszcze jakaś animacja na dole, ale taka lepsza, ta niebieska. Więc no ciekawie, ciekawie. O, tu jakaś śmieszna emotka POV. Nie wiem, co ona oznacza, nie pokazałem wam jeszcze skina za pierwszy level, do niego sobie zaraz wrócimy. W sumie wy go widzieliście, ale go nie umówiłem. Za 29 mamy Senseiya Firefist. Zobaczcie, jaki szef. No i oczywiście specjalna emotka, którą chyba wam zasłaniam trochę kamerką, czyli to jakby takie ogniste piącha, bardziej ognista piącha. Rozumiecie, o co chodzi? No i niestety za pierwszy level mi się nie wczytał ten skinek, ale myślę, że kojarzycie, co to jest skin i teraz sprawdzę, czy wiecie, jaki to będzie skinek. Możecie mi napisać w komentarzu, jaki skin według was będzie za pierwszy level karnetu. Zanim przejdę do kolejnych mocnych newsów, gdzie mordeczki będę wam pokazywał nową ukrytą mapkę, animacje i tak dalej, no to zrobimy sobie jeszcze taki mini opening. Chcę dzisiaj trafić tego ninja, bo to jest jedna z nielicznych legend, którą akurat mam nieodblokowaną, albo goblina. Na ninja albo goblina polujemy, więc pozwólcie, że teraz otworzę sobie szybciutko mordeczki, epickie skórki razy 4 tym razem, o jedną więcej. No i zobaczymy, czy coś tutaj wpadnie. Trzymajcie kciuki, żeby była ta legenda, której nie mam. Oj, tu już było blisko legendy, ją akurat miałem, ale i tak jej nie trafiliśmy, więc no, no słabiutko, słabiutko na razie. Same epiki mi dropią w tym spinie. Też nie ma legendy, no co jest, tak blisko mi do tych legend brakuje. Ale dajcie mi goblina najlepiej, proszę, chcę go w końcu mieć. Legendarny panda, okej, zawsze jest to legenda, zawsze jakiś plus. Ale no niestety tą legendę już miałem. No więc może teraz jeszcze w ostatnim, znów legenda? Nie, jest mumia, ale nie legendarna. No więc dobra, ja już sobie odpalam gierkę i tam pokażę wam animację. Albo w sumie animację pokażę wam już teraz. To jest znowu od SGN News Leaks. Jak widzicie, na początku było takie płakanie, później nawalanie bokserskie. Mamy takie śmieszne siedzenie i co jest? Lewitowanie, widzicie? Że on tak jakby lata. Ale to jest kozackie, muszę mieć tą animację. Naprawdę, przefajna jest. Oprócz tego, jak widzicie, mamy też koronkę. Tu jakaś gra na gitarze. Ej, przekozackie są te nowe animacje. Co jest? On szampana odpalił.
Ale to jest giga czaderskie. Widzowie, napiszcie mi w komentarzu, która z tych animacji, co wam pokazuję, jest najlepsza. To jakieś takie śmieszne chodzenie. Co tu jeszcze będziemy mieli ciekawego? Pokażcie dalej jakąś inną. Tutaj Bicki napina i się pokazuje, jaki to jest umięśniony. Co za przekozatkie animacje. No i jeszcze takie też śmieszne chodzenie. Moim zdaniem najlepszy jest ten szampan. Zobaczcie, jaki to jest szef totalny. Oczywiście te wcześniejsze, jak na przykład tutaj przewinę. O, ta gitarka też była fajna, obczajcie sobie na nią. Mi się bardzo podoba, tak szczerze. No i jeszcze był, o, to z koroną. Z koroną idealnie by mi się przydało. No zobaczymy, może którąś z tych nowych animacji sobie odblokuję. Zobaczymy, jak będzie się zdobywało, ale są mega fajne. Napiszcie mi w komentarzu, która według was jest najlepsza. Ale dobra, mordeczki, zanim pokażę wam nową, ukrytą mapkę, no to najpierw zagrajmy sobie na tej, co wbiła parę dni temu do naszej gierki, w sumie to dwa dni temu, Rush Hour. I chcę was zapytać, jak dotrwaliście do tego momentu, jak wam się gra na tej mapce. Czy lubicie ją, czy raczej jest to mapka, no, taka, za którą nie będziecie przepadać. Ja tak szczerze powiem wam, że mega ją lubię, bardzo mi się podoba, jest ona giga fajną mapką. Jeszcze nie skakałem nigdy na to coś, uwaga, skaczę, ej dobra, spoko, fajnie to działa. Mi się podoba ta mapka, oceniam gdzieś tak 8 na 10 i już przeszedłem do kolejnej rundy. No i teraz spójrzcie na to, pokazuję wam ukrytą mapkę. A tak naprawdę jest to mapka, którą już mamy, czyli Super Bowl. Tylko on będzie zmieniony. Będzie zmieniony jego cały wygląd, tak to się będzie prezentowało. To jest potwierdzone, widzowie, że takie coś będzie już na niedługo, gdy wejdzie update z NFL. Czyli skinami do futbolu amerykańskiego, takich rugbystów, których już wcześniej wam pokazywałem. Jak widzicie, cała mapka jest zmieniona. Nie lecą już takie zwykłe kule, tylko lecą nam piłki od rugby, albo bardziej futbolu amerykańskiego. Wszędzie mamy zieloną, piękną trawkę, logo NFL. Oprócz tego, widzowie, jest też, co ciekawe, te obrotówki, koszulki tych futbolistów, tak one się prezentują, nie? No i na dole mamy jakby tą bramkę do rugby, czy tam futbolu amerykańskiego, nie znam się zbyt dobrze na tym sporcie, ale generalnie mega fajnie to wygląda. Jak coś to jest potwierdzona informacja, to normalnie wleci do stambla, widzowie. Możecie oceniać, czy wam się to bardziej podoba ta zwykła, czy ta co będzie. Mi się bardzo podoba i chcę na niej zagrać ta nowa. Zobaczymy, jak ona się będzie prezentowała podczas gierki. A ja teraz zwalę jeszcze razy 6 epicką skórkę, no i naprawdę się jaram. Pewnie zapytacie się, kiedy dokładnie to wejdzie. Myślę, że gdzieś tak do tygodnia, może dwa tygodnie maksymalnie i powinniśmy to mieć. Kolejna nowa mapka, tylko to jest akurat stara, tylko przerobiona. Zmieniony wygląd jej dokładniej, ale mi się podoba. Dobra, na razie znowu nie trafiłem żadnego tego skina, którego chciałem, więc mam nadzieję, widzowie, że jeszcze chwilkę zostaniecie i będziecie mi kibicować, żebym go trafił. Mam nadzieję, że dzisiaj jest ten dzień, w którym trafiamy nową legendę, której wcześniej jeszcze nie miałem. No troszkę tych spinów rzeczywiście otwieram, cały czas próbuję, ale nic mi to nie daje, no halo. Może w tym coś będzie ciekawsze. Proszę, dajcie mi tą legendę, której nie miałem. O, coś specjalnego też bym przygarnął, widzowie, coś specjalnego. No i już też za parę dni będziemy mieli nowe specjalne kręcenia z nowymi skinami. Myślę, że jak nowy karnet wyjdzie, to one też wyjdą. Dlatego sobie na nie będziemy wyczekiwać, a ja nic nie trafiłem. Ale żeby nie było, ja się tak prosto nie poddaję, lecimy z kolejnymi, tylko teraz otworzę sobie pojedynczo. I może jak nie zrobię razy 6, czy tam razy 5, tylko pojedynczo, to będę miał jakieś szczęście i coś fajnego tutaj trafię. Więc dawać, 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 tak, tak, tak! Nie, no co, widzowie, prawie by się udało. Dlaczego mi to nie dropło? Ej, tak blisko było, no nie. Nie, nie, nie. Nie możemy się poddać, widzicie? Czy to jest znak, mordeczki, żeby dalej próbować? I dzisiaj coś czuję, że trafię tego nowego, legendarnego skina. Nawet bananka nie mamy. Co prawda bananka już trafiłem wcześniej, ale no, wolałbym bananka mieć duplikat niż tamtego. Dobra, ostatnie 5 spinów. Jak tutaj nic nie będzie, to niestety, mordeczki, dzisiaj się poddaję. I na kolejnym odcinku sobie zrobimy większy opening. Oj, tam goblin był blisko i też specjalny skinek był blisko, ale nic z tego. Dlatego 4 spiny nam zostały do końca. Błagam, dajcie coś lepszego. Epicka mumia. To nie jest to, co by mnie tutaj satysfakcjonowało. Proszę jeszcze o jakiegoś innego skinka. Legenda, dobra, jest legenda. Zawsze coś, miałem ją, więc no nie jest to idealny traf, ale przynajmniej jest legenda. Może tutaj coś specjalnego? O kurczę, no ten dynamitron blisko mnie tutaj chodzi. Chyba chcę, żebym go trafił. No na razie się nie udało niestety. Też tutaj nie mamy legendy, więc może teraz jeszcze jedna? Nie ma jeszcze jednej. Dobra, to już taka totalnie ostatnia. Już jedna ostatnia pojedyncza i jak tutaj nic nie będzie, to kończę ten odcinek, widzowie. Więc teraz albo nigdy, jak to mówią. Nie mamy nic ciekawego. No to dziękuję, że dotrwaliście do końca tego filmu. Mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie łapkę w górę i subika po więcej. No i jutro będziecie mieli shortsa, a pojutrze będzie kolejny odcinek ze Stumble Guysa. Trzymajcie się, hejo!